no dopiero przyszliśmy, także dopiero częstujemy się nowościami. My już byliśmy, bo byliśmy w szybie Ulicona, więc to jest podobne wydarzenie, ale tu jeszcze nie, bardzo nam się podoba. Już się udało coś skosztować? Oprócz kiwi nic. Mini kiwi z polskiej plantacji. Podobane w Polsce, bardzo słodkie. Jeszcze nic, dopiero weszliśmy. Chciałem zobaczyć coś nowego. Akurat jestem z branży, to jest gastronomiczne, więc tak naprawdę takie oglądanie to jest dla mnie też jakaś inspiracja, rozwijanie się w całym zawodzie tak naprawdę. A że mamy wolny weekend z żoną, to sobie dziś mam mieszkanie niedaleko, więc można podejść i zobaczyć coś nowego. Chętnie korzystają z nowości. Na pewno chętnie, jeżeli opowiemy, wybierają te czekolady, które sugerujemy. Mamy dużo ciekawych propozycji, których w sklepach Państwo nie znajdą. Owoce w czekoladzie się świetnie sprawdzają. Od lat to praktykujemy, na różne imprezy jeździmy i no duży popyt, tak. A jakie najczęściej owoce? Truskawka to u nas jest hit, malina. Przede wszystkim te owoce, które są najbardziej mokre. One najbardziej lubią smakuje soczyste. No, mamy też suszoną śliwkę, mamy też chili, one mają dłuższy termin ważności, ale one się już tak troszkę gorzej sprzedają. Najlepiej się sprzedają właśnie te soczyste. Festiwal zrodził się z zamiłowania do kawy i słodkości. To idealnie się uzupełnia i cieszy się tak naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. Odkrywanie nowych gatunków kawy z różnych stron świata, słodkości w przeróżnych postaciach, od czekolad z manufaktur małych, naszych polskich tutaj rodzimych, poprzez owoce w czekoladzie, różne ciasta i ciasteczka, lody, wszystko idealnie się uzupełnia. Aromatyczne herbaty, które też tutaj znajdziemy na wydarzeniu. To takie miejsce, gdzie można fajnie spędzić weekend z rodziną i znajomymi na przykład, zapoznać się z różnymi kulturami, ale też smakami i odkrywać swoje preferencje.